mam dzisiaj przyjemność prowadzić spotkanie z panem Michałem Batysem. Książka nazywa się Łódzka Fabryka Marzeń. Od afery do sukcesu. Od razu powiem, że oczywiście mogą ją państwo kupić w naszym języku. Panie Michał, trudno się pisało książkę? Nie, znam się. Sama jakoś przeszła. Historia jest fascynująca, kryminalna. Mało kto wie, że za powstanie manufaktury kryje się prawdziwie kryminalna historia, sensacyjna, gdzie niektórzy bohaterowie pochodzą z Afryki. Wielka polityka, wielki biznes, wielkie pieniądze, więc prawdziwy kryminal. Raz, dwa, trzy. Teraz lepiej? Fajnie usłychać, ale... Musi pan mówić trochę głośniej jednak. Ale pan pisze, to dlatego. A ja mówię głównie, więc może stąd. Ja przyznam się, że przeczytałam tę książkę dziś w nocy. Bardzo mnie ściągnęła, dlatego że manufaktura to jest takie miejsce dla mnie magiczne. Myślę, że dla wielu ludzi również. Takie miejsce, w którym w tej chwili toczy się życie całego miasta. Bo ulica Piotrkowska, która była kiedyś takim motorem napędowym, no już nim nie jest. Co pana skłoniło do tego, żeby opisać historię powstania manufaktury w taki sposób, w trzech historiach jakby. Wszyscy znamy Izraela Poznańskiego, nie wszyscy znamy pana Dłużewskiego i nie wszyscy znamy pana Michalskiego. Co pana skłoniło, żeby opisać tę historię w taki sposób? Dlatego, że to jest historia w jakiś sposób uniwersalna. To nie są znane osoby, to nie są politycy z pierwszych stron gazet, ale ludzie, którzy tworzyli historię Łodzi, trzej rewolucjoniści, Izrael Poznański, który zrobił rewolucję przemysłową, zbudował fantastyczną, wielką, gigantyczną fabrykę, korporację globalną, no, którą kiedyś w przeszłości była właśnie współczesna manufaktura. Jerzy Dłużniewski, taki łódzki Wałęsa, który robił rewolucję polityczną, no, chciał, żeby włókniarki, które tutaj kiedyś pracowały, żeby im żyło się lepiej. I ostatni dyrektor państwowej fabryki, Mieczysław Michalski, człowiek, który w 90 roku wpadł na pomysł, żeby zrobić coś na kształt starego miasta, którego Łódź nigdy nie miała. Jednym słowem, w 90 roku wymyślił manufakturę. No to był wizjoner, dlatego że no wtedy, przypominam, wszędzie były właściwie same fabryki w Łodzi, o których dzisiaj wszyscy zapomnieliśmy chyba już. Wizjoner i miał pomysł na to, żeby w takim miejscu, w takiej zrujnowanej fabryce powstało centrum handlowe, powstała rozrywka dla ludzi i nazwać to trochę wariatą, trochę oszołomem, że to się nie da zrobić, a tymczasem jesteśmy w miejscu, jak się okazało, że dało się zrobić, że można. Co panu sprawiło najwięcej problemów podczas pisania tej książki? Jak długo pan zbierał materiały do niej? Czy były osoby, które nie chciały z panem rozmawiać? Akurat tak się składa, że ja pisałem tę książkę no, drugą ręką. Pracowałem dawno temu jako dziennikarz Łódzkiego Oddziału Gazety Wyborczej i na moich oczach działa się historia, właściwie wielka historia. Pamiętam, kiedy wszystko zaczęło się w zasadzie od spotkania w 90 roku, kiedy ostatni dyrektor państwowej fabryki zaprosił paru dziennikarzy. Wszędzie, na każdym rogu w Łodzi słychać było stukot maszyn. Ponad 100 tysięcy ludzi, włókniarek, pracowało we włókiennictwie. A tutaj człowiek, który robi spotkanie i mówi, że przebuduje wielką, gigantyczną fabrykę włókienniczą na centrum rozrywkowo-handlowe. Dzisiaj to tak z perspektywy słychać, brzmi to banalnie, kręgielnia. No, wszędzie są kręgielnie, ale wtedy kręgielnie były, widzieliśmy na amerykańskich filmach, to jest 20 lat temu, przypominam, a supermarkety kojarzyły się z blaszakami z PRL-u. To był zupełnie inny świat, nikt nie wierzył, że jemu się to uda. No, to był facet, który przewidział upadek włókiennictwa w Łodzi, przewidział to, co dzisiaj ma. Czy miał pan jakieś problemy podczas pisania tej książki, jakieś trudności z wydobywaniem materiału? Jestem dziennikarzem śledczym, więc nie miałem żadnych trudności. A co się panu w Łodzi nie podoba? Nie podobają mi się nowe biurowce, bez sensu stawiane jak kloce, miejsce co wyburzonych XIX-wiecznych fabryk. Niech ktoś się puknie w głowę, te nowe biurowce będą za 5 lat stały puste, rozwalone i znowu będzie problem. Nie podoba mi się to, że książka ma pomysł na to, co zrobić z Łodzią. Powiem coś niepopularnego, jak gdyby, że wśród Łodzi, ale Łódź jest wciąż miastem
które stoi nad przepaścią po prostu. No, nie wiem, czy wszyscy pamiętają to, że 20 lat temu tu mieszkało 120 tysięcy ludzi więcej. To jest tak, jakby zniknął Płock albo Opole. No, w takiej skali nie było upadku jakby tak wielkiego miasta. Nie podoba mi się to, że władze miasta wciąż nie mają pomysłu, co z tym zrobić, nie mają jasnej wizji, nie dbają o stare fabryki, które po prostu niszczeją. No ja jadąc samochodem nawet słyszałem taką informację, że w Łodzi wciąż są wydłużane XIX-wieczne zabytki, dlatego że nawet w świadomości powszechnej Łodzia często oni się nie zdajemy sobie sprawy, że to są zabytki. No, panu prokuratora pokazuje, co z tego można zrobić. Dodam jeszcze, że karą za wyburzenie zabytku jest 500 zł. Czy wyobraża sobie Pan, czy myśli Pan o tym, że manufaktura może być przyszłością Łodzi, że wokół manufaktury może się dalej Łódź rozwijać, bo wszyscy chyba Łodzianie mamy nadzieję, że jednak Łódź ruszy. Nawet jeżeli teraz mamy wrażenie, że stoi w miejscu, że niewiele się dzieje, no to przyjdzie taki moment, że może Łódź ruszy. Czy jej życie będzie toczyło się wokół manufaktury jeszcze bardziej? No to są dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest taka, że władze miasta powinny mieć pomysł. Wiadolenie nad tym, że umiera ulica Piotrkowska, to jest wspólne wiadolenie, uważam, dlatego że to właśnie władze miasta powinny wymyśleć, jak zrobić, żeby Piotrkowska żyła razem z manufakturą. To nie jest tak, że wszyscy przychodzimy do manufaktury, bo nagle przestała nam się podobać Piotrkowska, bo Piotrkowska umiera, bo władze miasta nie mają pomysłu, co, jak ją ożywić, czym ona ma być. Jeżeli ja słyszę pomysły, żeby przywrócić, nie wiem, autobusy albo jeszcze tramwaje, no to naprawdę gratuluję takich fantastycznych pomysłów. Więc pomysł na Łódź. Druga rzecz to jest... Manufaktura to jest tak jak Małysz w polskim sporcie. To jest coś, co nie miało prawa się zdarzyć. Ci, którzy powinni byli myśleć, co zrobić z XIX-wiecznymi fabrykami. Ja przypominam, że fabryka Izraela Poznańskiego, tu gdzie jesteśmy, czym jest dzisiaj manufaktura, to była jedna z dwóch wielkich fabryk obok Scheiblera, fabryki, wokół których powstało to miasto. Fabryka Scheiblera umiera, no właściwie tylko lochy są budowane w jej części. Dzięki pojedynczej inicjatywie pojedynczego człowieka, Michalskiego, Mieczysława Michalskiego, ostatniego dyrektora tych zakładów, powstała manufaktura. Na ten facet przez prawie 16 lat walczył o to, żeby sprowadzić obcy kapitał, grupę Rothschilda, która przyszła, zainwestowała tu w sumie prawie ćwierć miliarda euro. To jest jedna z inwestycji, która zmieniła oblicze nie tylko miasta, ale całego regionu. Ten człowiek zrobił więcej niż wszyscy prezydenci tego miasta od początku licząc.